Nie wiem, czy słychać? Może mikrofon? Mik, mik. To będzie najszybszy odcinek. Cześć, z tej strony Rafał. Witam Was bardzo serdecznie. Szczególnie witam tych, którzy są po raz pierwszy. A więc informacja dla tych, którzy są po raz pierwszy oraz dla tych, którzy są rodzicami albo będą nimi i jeszcze nie subskrybują naszego kanału. Bardzo Was proszę, zróbcie to teraz, kliknijcie, żeby nie zapomnieć. Oglądajcie ten odcinek, będzie bardzo krótki, konkretny. Staram się być, jak zawsze, konkretny w punkt, a dokładnie w 5 punktów. Dzisiaj będziemy mówić o wózku Easy Walker Jackey. To jest leciutka spacerówka, dużo osób o nią pytało, także jest u nas. Chętnie Wam opowiem o 5 rzeczach, które zwróciły moją uwagę. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, no to jest ten system składania. Genialny, jedną ręką, zobaczcie jakie show. Pozostawiam bez komentarza. Pełna pozycja leżąca, jak najbardziej. O, to jest na magnesikach. Fajnie się trzyma, no tam... To trochę kłopka, co? Tak. Tak, pełna pozycja leżąca. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest amortyzacja. Jeżeli widzicie taką niedużą spacerówkę z niedużymi kołami, to jest pierwsze skojarzenie, pewno jest sztywny, nie ma żadnej amortyzacji i tu jesteście w błędzie. Zobaczcie na to. Amortyzacja zarówno na tylnej, jak i na przedniej osie. To pozwoli Wam zarówno przy podbijaniu, czy też później przy jeździe w trudnym terenie. Naprawdę pełen komfort nie tylko przy jeździe miejskiej, po jakichś galeriach handlowych, równych chodniczkach, ale również poza miastem. Gdzieś w lesie, na jakiejś ścieżce. Trzecia rzecz, no skoro mówimy o spacerówce, no to trzeba powiedzieć konkretnie, co takiego ma to siedzisko spacerowe. Pozycja leżąca, możemy rozłożyć tutaj plecy, podnóżek regulowany i Wasz maluch naprawdę się wyśpi. Maksymalny ciężar, jaki może przewieźć ta spacerówka, to 22 kg. No kolejna rzecz, która zwraca moją uwagę przy siedzisku spacerowym, to jest ten daszek, ta budka. Tu możemy ją rozłożyć. Dodatkowo, jeżeli otworzymy jeden z paneli, otwiera nam się dodatkowa wentylacja i również tutaj przy pozycji leżącej możemy tutaj poprzez te suwaczki odchylić kolejny otwór wentylacyjny. To się fajnie trzyma na magnesikach. Bardzo przydatna funkcja, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, w upały, w ciepełku. A dodatkowo też podgląd, możecie zobaczyć, co się dzieje u Waszego dziecka. Czwarta rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest ten niespotykany system akcesoriów. Mega wrażenie robią właśnie tego akcesoria typu kierownica, którą możemy zamontować na pałąku tutaj. Wasze dziecko czuje się jak kierowca rajdowy, ale też dla rodziców. Na rączce wózka można umieścić na przykład uchwyt na telefon, uchwyt na kubek i to, co wyróżnia Easy Walkera, to jest taki nietypowy akcesorium w postaci takiej lampki LED. Możemy ją zamontować tutaj na tym pałąku. Będziemy świecić w nocy, podniesiemy nasze bezpieczeństwo, bo również będziemy widoczni z daleka. Piąta rzecz, funkcjonalność. To jest spacerówka, ale możemy już nie przewozić niemowlę. Słucham, niemowlę? Ktoś powie? Tak, bo tutaj zamontujemy adaptery do fotelika samochodowego, na to wepniemy fotelik samochodowy dla niemowląt i możemy właśnie przewozić na tym stelażu niemowlę. Kolejna rzecz to w zestawie, kupując ten wózek, otrzymujecie torbę taką do transportu. Podsumowujemy. Miałbyś konkretnie myślę, że było szybko. Także równie szybko liczę na Was, że nie odwiedzicie. I sami się przekonacie, bo naprawdę myślę, że warto pochylić się nad tą propozycją. Easy Walker Jackey. Kompaktowy, leciutki wózeczek na każdy teren. Za dzisiejszy odcinek bardzo, bardzo dziękuję. Prośba o kciuk w górę. Subskrypcja koniecznie. Klikajcie. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, ogromna prośba. Bo w kolejnym odcinku kolejne nowości, także zachęcam, do zobaczenia, cześć!